Dobry wieczór Państwu. Informacje dnia. Die Nachrichten des Tages. Przebywający od wczoraj w Związku Radzieckim minister obrony Stanów Zjednoczonych Frank Carlucci odwiedził dziś pod Moskwą renomowaną gwardyjską zmotoryzowaną dywizję tamańską. Wspólnie z radzieckim ministrem obrony Dmitrijem Jazowem oglądał z wieży obserwacyjnej ćwiczenia z taktyki i strzelanie bojowe. Gość śledził działania sił wsparcia z udziałem czołgów, transporterów i śmigłowców. Minister Carlucci interesował się czołgiem T-72. Fotoreporterzy mieli okazję utrwalić rzadkie ujęcie. Ministrowie obrony Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych prowadzą ożywioną rozmowę na pancerzu radzieckiego czołgu. Frank Carlucci zwiedzał dziś także garnizon Wojskowych Sił Powietrznych Kubinka pod Moskwą. Oglądał nowoczesny bombowiec. Wchodził do kabiny myśliwca MiG-29. Na cześć gościa zorganizowano pokaz umiejętności pilotażu w lotach indywidualnych i grupowych. Dziś w Kazachstanie zlikwidowano kolejnych 8 rakiet krótszego zasięgu. Ogółem, jak zapowiedziano, zostanie zniszczonych 1268 takich rakiet. Zastępca przewodniczącego Radzieckiego Komitetu Pokoju wręczył inspektorom specjalne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w akcji niszczenia rakiet zgodnie z radziecko-amerykańskim układem. Władze izraelskie deportowały do południowego Libanu 8 Palestyńczyków z zachodniego brzegu Jordanu i Strefy Gazy. Jako przyczynę podano organizowanie i udział w demonstracjach. Deportacje wywołały na ziemiach okupowanych ostre protesty Palestyńczyków. Doszło do gwałtownych starć z wojskami izraelskimi. W ich wyniku wiele osób odniosło rany. W zachodniej części Irlandii Północnej stan pogotowia. Wojsko kontroluje drogi i wsie w okolicach miejscowości Carland, gdzie rano podłożono minę. W wyniku wybuchu 3 żołnierzy odniosło rany. Ładunek eksplodował w momencie, gdy przejeżdżał patrol ulsterskich oddziałów paramilitarnych. O zamach podejrzewa się Irlandzką Armię Republikańską. Zachodnio-niemiecki statek o nazwie Petersburg z odpadami radioaktywnymi w ładowniach zakotwiczył na międzynarodowych wodach Morza Czarnego. Władze tureckie odmówiły bowiem zgody na złożenie niebezpiecznego ładunku na swoim terytorium. Armatorzy twierdzili, że statek przewozi piasek dla celów przemysłowych. Po przebadaniu piasek okazał się materiałem o wysokiej promieniotwórczości. We Włoszech szczęśliwy koniec jednego z najbardziej dramatycznych porwań ostatnich lat. Po opłaceniu przez rodzinę połowy okupu, 210 tysięcy dolarów, porywacze uwolnili 8-letniego Marco Fiorę, uprowadzonego w marcu ubiegłego roku. Chłopiec został znaleziony przez przypadkowych ludzi w górach Kalabrii. Na przedmieściach Bielska-Białej przy ulicy Żywieckiej telewizyjna ekipa reporterska była mimowolnym świadkiem wypadku drogowego. Motocykl wpadł na żuka. Konsekwencje wypadku tragiczne. Kierowca motocykla odniósł poważne obrażenia nóg, a pasażer był w stanie krytycznym. Pan jest kierowcą tego żuka. Jak doszło do groźnego wypadku? No po prostu ja skręcałem na skrzyżowaniu w lewo. Jechał przed nami ciągnik, jechaliśmy bardzo wolno. Ten naraz wyprzedza. Usłyszałem tylko sygnał. Zanim go widziałem w lusterku, przyjamowałem, no to ten już momentalnie uderzył we mnie. Po kilku minutach załoga karetki reanimacyjnej rozpoczęła walkę o życie jednego z poszkodowanych. Taka niestety jest cena brawury. Ale świadkowie wypadku dodali, że to skrzyżowanie w Bielsku jest bardzo słabo oznakowane. Mieszkańcy od kilku lat bezskutecznie domagają się tutaj instalacji świetlnej. Stawką jest ludzkie życie. Posejdon z Prozerpiną na gdańskiej Starówce. Jarmark dominikański, największa impreza na wybrzeżu, ściąga tłumy turystów. Jak przystało na jarmark, zjechali także handlowcy. Ponad 80 różnego rodzaju firm, 500 rzemieślników i kilkuset kolekcjonerów z całej Polski. Wielkie handlowanie od wczesnych godzin rannych aż do zmierzchu. W Stanach Zjednoczonych fala upałów. Najgoręcej jest w miastach Pierre, Valentine i Minneapolis. Ratunkiem dla ludzi i zwierząt woda. Na amerykańskich plażach prawdziwa inwazja. Na upałach można także znakomicie zarobić. Wiedzą o tym sprzedawcy napojów chłodzących i lodów, a także projektanci i wytwórcy kostiumów plażowych, między innymi dla dzieci. Oto stroje z najnowszej kolekcji. Najmodniejsze kostiumy jednoczęściowe i bardzo kolorowe. I to już wszystko w tym dzienniku. Dziękuję Państwu. Do widzenia.